Co otrzymujemy w zestawie ze stacją? Kolba do gorącego powietrza, która jest na stałe przymocowana do jednostki centralnej. Jednostkę centralną, trzy dysze, kolbę lutowniczą, która jest odłączana, podstawkę pod lutownicę oraz gąbkę. W zestawie posiadamy trzy dysze o różnych średnicach. Można używać kolby na gorące powietrze bez zakładania żadnych dysz. Jak zakładamy dysze? Proszę pamiętać, że są to wszystko elementy gorące, których temperatura może dochodzić do 480 stopni. Dlatego dysze zakładamy przy wyłączonym stacji, gdy jest, wszystkie elementy są chłodne. Dysze bardzo prosto się nakładamy na czpień kolby. Następnie wkrętem przykręcamy ją do czpienia. Wymiana grotów jest także bardzo łatwa. Pamiętamy także, że wykonujemy to przy wyłączonej stacji, gdy wszystkie elementy są chłodne. Odkręcamy nakrętkę. Wyciągamy grot. Wkładamy nowy grot. Dokręcamy szczuciem. I grot jest wymieniony. Sekcja lutowniczy kolbowej i gorącego powietrza są niezależne. Prawym przyciskiem włącza się lutownicę kolbową, lewym przyciskiem lutownicę hot air na gorące powietrze. Mogą pracować równocześnie lub niezależnie. Przed pierwszym uruchomieniem należy pamiętać, by ze spodniej części obudowy wykręcić śrubę zabarwioną czerwoną farbą. Jest to śruba, która mocuje kompresor na czas transportu. Jej odkręcenie spowoduje, że kompresor będzie ciszej pracował. Podnoszę kolbę, żeby nie dmuchała mi w twarz. Włączam lutownicę na gorące powietrze. Reguluję teraz temperaturę. Widać, że podobnie jak w lutownicy kolbowej, w trakcie regulacji widać wartość, którą chcę ustawić. Ustawmy 250 stopni około. Jest ustawione 250 stopni. W tym momencie stacja przełącza się w tryb odczytu temperatury. Widać, że pracuje grzałka. Gdy stacja osiągnie ustawioną wartość 250 stopni, nastąpił sygnał dźwiękowy. Teraz chcę... Możemy regulować siłę nawiewu i tak samo temperaturę. Możemy teraz zmniejszyć tą temperaturę. Stacja, jak widać, się temperatura na wyświetlaczu się ochładza. Osiągnięta jest 207 stopni. Należy pamiętać, że przy maksymalnej temperaturze, czyli przy 450 stopniach, koniecznie musi być siła powietrza ustawiona na maksimum. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której mamy ustawioną maksymalną wartość temperatury i najniższy przepływ powietrza. Spowoduje się to szybkie przepalenie grzałki. Gdy wyłączymy stację, będzie ona się schładzała. Dopiero gdy powietrze osiągnie na wylocie 100 stopni Celsjusza, nastąpi wyłączenie stacji. Jak widać, temperatura teraz spada, a kompresor ciągle pracuje i omiata grzałkę, żeby nie nastąpiło jej przepalenie. Jak widać, temperatura zbliża się do 100 stopni i za chwilę, jak powiem, nastąpi wyłączenie stacji. Stacja się wyłączyła.